No hejka kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i cieplutko po raz kolejny tutaj u mnie na kanale. Dzisiaj słuchajcie, jak widzicie już po tytule, powiemy sobie o tym, co robić, kiedy nie jesteśmy zadowolone ze swojej fryzury, co robić, kiedy fryzjer zniszczył nam włosy i absolutnie to się nie dotyczy mnie, ponieważ ja mam wspaniałego fryzjera, mój fryzjer to Sebastian, który słuchajcie, ma swoje studio, ma swój salon na ulicy Świętego Rocha 6 i oddaję moje włosy w 100% w zupełności dla niego, ponieważ jest rewelacyjny, zawsze wychodzę od niego zadowolona, zawsze ma super pomysły, fajnie tutaj też wpadliśmy na pomysł, pięknie rozjaśnił mi tutaj włosy na dole, także muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona i absolutnie nie będzie to się dotyczyło teraz Sebastiana, ponieważ ja znalazłam swojego fryzjera idealnego. Jak mieszkałam jeszcze w Londynie, miałam też idealną swoją fryzjerkę Gosię. Gosia po prostu zawsze wiedziała, czego ja chcę, zawsze świetnie doradzała. W ogóle Gosia wyprowadziła przepięknie moje włosy, jeżeli chodzi o moje włosy właśnie, bo jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmiki, zawsze byłam tlenioną blondyną, włosy mi się kruszyły, rozdwajały. Zawsze zadawałam sobie pytanie, Boże, mi nie rosną włosy, czy ja jestem inna niż wszyscy? No tak, dziewczyno, nie rosną ci włosy, bo ci się włosy po prostu wykruszają. Od prostowania, od rozjaśniania rozjaśniaczem, od katowania tych włosów, te włosy po prostu się wykruszały. Także Gosia wyprowadziła mi włosy rewelacyjnie, jeżeli chodzi o mój blond. Pamiętam ten dzień, kiedy przyszłam do niej z takimi krótkimi blond włosami i Gosia mówi, robimy ombre. Wtedy wchodziło ombre i Gosia mówi, będziesz świetnie wyglądać w ombre. Ale ja mówię, nie, nie, ja chcę być blondynką, ja się czuję atrakcyjnie, ja chcę być blondynką. Wtedy Gosia mówi, posłuchaj mnie i od tamtej pory już takiego tlenionego blondu nie miałam, aczkolwiek miałam taki krótki epizodzik u Sebastiana, bardzo chciałam, żebyśmy zrobili całe włosy blond, no ale szybko jednak powróciłam do ciemniejszych. No i słuchajcie, tak, zdarzają się takie sytuacje, że fryzjer niszczy nam włosy i co wtedy robić? Ja ostatnio sobie myślałam trochę na ten temat, jakoś spotkałam się z koleżanką, przyjechała do mnie na kawę i rozmawiałyśmy i była bardzo niezadowolona ze swojej fryzury i jakoś to mnie natknęło do tego, żeby dla Was nagrać ten filmik, żebyście się po prostu nie bali zwracać uwagi. Płacicie pieniądze, Lileczka to koło mnie leży, zobaczcie, trochę chrapie. Płacicie, słuchajcie, swoje pieniądze, swoje ciężko zarobione pieniądze i macie do tego prawo. Musicie wyjść od fryzjera zadowolone. Także nie ma co zamykać buzię i powiedzieć, jest okej, okay, a potem płakać w poduszkę. I właśnie to mnie skłoniło do nagrania tego filmiku, żebyśmy sobie o tym głośno powiedziały, bo naprawdę bardzo często się zdarza, że zamiast wracać od fryzjera zrelaksowane, kiedy czujemy się piękniejsze, mamy nową fryzurę, wszystko jest luz bluz, cud malina, my wracamy w gorszym stanie niż do tego fryzjera, słuchajcie, przyszłyśmy. Do fryzjera idziemy po to, żeby zmienić fryzurę, żeby poczuć się fajnie, żeby poczuć się atrakcyjnie, a nie żeby potem płakać w poduszkę i co ja mam na głowie. Słuchajcie, na samym początku warto sobie zrobić rozeznanie, sprawdzić, popytać znajomych, zobaczyć jak fryzjer wykonuje swoją daną pracę, nie iść nigdy, nigdzie na spontanie, bo w moim przypadku to się bardzo często źle kończyło, że ja szłam po prostu gdzieś spontanicznie, a zawsze na taką wizytę się po prostu umówić. Ja też patrzę względem klientów, jeżeli dany fryzjer ma dużo fryzjerów, jeżeli dany fryzjer ma dużo klientów, no to o czymś to też świadczy. Także zrobić sobie takie rozeznanie, nie iść po prostu do pierwszego, lepszego fryzjera. I tak, ja miałam w swoim życiu kilka takich epizocików, gdzie byłam absolutnie niezadowolona, ale wtedy chowałam głowę w piach i robiłam po prostu tak. Wysuszone włosy, wymodelowane albo ścięcie, ja patrzę w lusterko, no jest po prostu tragedia, łzy cisną mi się do oczu i mam milion myśli na sekundę, chcę płakać, chcę krzyczeć, chcę wyjść stamtąd jak najszybciej, ale fryzjer mnie pyta, no i jak, jesteś zadowolona? Ładnie, ładnie. Też zauważyłam, że jeżeli fryzjer spartaczy, spierdzieli swoją robotę, to wtedy sam przed sobą się usprawiedliwia i mówi, no pięknie, ślicznie te włosy wyszły, podoba ci się, no tutaj z tyłu, szkoda, że nie widzisz, ale jest naprawdę bardzo ładnie. Wtedy po prostu tego nienawidzę. No i ja we wcześniejszych czasach, słuchajcie, miałam po prostu tak, że jak ci się podoba, fajnie? Tak, tak, fajnie, może być, może być. Dziękuję, chcę tylko zapłacić po prostu i wracam do domu, płaczę, jestem zdenerwowana, jestem zła na siebie. Kilka razy tak było u mnie z farbowaniem, które było kompletnie okropne, pase, niemodne, duże pasemka, tragedia. No ja wróciłam do domu i wolałam zepsuć humor sobie i mojemu mężowi. Natomiast dla fryzjera, fryzjerowi, przepraszam,
białostocki, nasz, podlaski, slang, nie zwróciłam uwagi. Pamiętam też, jak byłam mała i pani mnie ścięła bardzo krótko, o Jezus, chyba najkrótsze włosy, jakie miałam, no i też mama przyszła po mnie, no okej, no może być, no będzie fajnie, zaczęłyśmy sobie wszystkie tłumaczyć, wróciłyśmy do domu. Absolutnie tak nie może być, absolutnie. To są wasze włosy i wasze pieniądze i wy macie wyjść zadowolone. Jeżeli fryzjer zniszczył wam włosy, jeżeli przypalił, spalił wam włosy rozjaśniaczem, zrobił wam siano, kupę na głowie, absolutnie możecie żądać reklamacji. Macie do tego 100% prawo. Także jeżeli macie włosy zniszczone przez fryzjera, a bardzo często to się zdarza, bo teraz słuchajcie fryzjerów jak mrówków, ja tak mówię, po prostu na każdym rogu, niektórzy nie są wyspecjalizowani jakoś tam specjalnie, no i bardzo często tak się właśnie zdarzyło, że włosy są popalone. I moja właśnie koleżanka, która była u mnie, miała włosy rozjaśniane i spalone, po prostu spalone. On jej ładnie je wyprostował, wygładził jej te włosy, ale jak ona te włosy umyła, włosy były po prostu spalone. Często już na fotelu widzimy, że coś jest nie tak, że mamy źle ścięte włosy, że jest okropny kolor. Wtedy rozmawiajmy z fryzjerem, co on proponuje, niech on przedstawi swoje jakieś tam argumenty, wy swoje. Macie takie prawo, możecie żądać reklamacji, możecie nie zapłacić. Absolutnie tak, jeżeli coś wam się nie podoba, jeżeli jest źle, a na to się umawialiście, jeżeli widzicie, że włosy są spalone, że są wykruszone, że są źle zafarbowane, że macie jajo na głowie, absolutnie możecie złożyć reklamację, umówić się na drugi dzień, na trzeci dzień i on musi wam te włosy poprawić do takiego stanu przynajmniej, jak były przed wizytą. Także nie bójmy się mówić. I ja już powiem wam szczerze, że dwa razy mi się tak zdarzyło, że spróbowałam i delikatnie zwróciłam uwagę, co chcę poprawić. Delikatnie zwróciłam uwagę, że mogło być troszeczkę inaczej. I na drugi dzień po prostu zostałam umówiona i poprawił fryzjer ten błąd i wszyscy byli zadowoleni. Także nie bójcie się o tym mówić. Jeżeli fryzjer zniszczył, spalił wam włosy, jeżeli spierdzielił robotę, jeżeli nie zrobił tego, czego oczekiwałyście, zawsze możecie złożyć reklamację, nie bójmy się, bo tutaj przede wszystkim chodzi o nas, tak, to my musimy być szczęśliwe, to my płacimy pieniądze, nie będę się już powtarzać, ale po prostu jak tak sobie rozmawiałyśmy, ona siedziała taka myszka załamana, i ja mówię, ty, no a jak to byłaś u tego fryzjera? No tak, mówi, zobacz, zdjęła gumkę z włosów. Ja mówię, co to jest? Mówię, przecież masz popalone normalnie, wypalone od rozjaśniania włosy. Kto teraz nakłada na całość rozjaśniacz? Mówię, dziewczyno. No ale okazało się, że była u fryzjera osiedlowego, bo nie miała czasu. Jej fryzjer miał jakieś tam terminy, słuchajcie, na dopiero 2 miesiące. Ona miała ważny wyjazd i musiała mieć zrobione włosy. No i co? No i dziewczyna zamiast powiedzieć, człowieku, no zniszczyłeś mi włosy, wróciła do domu załamana, chowa głowę w piasek, czeka teraz na wizytę u swojego fryzjera. Czajcie bazę. Także no po prostu nie. No i tak mnie jakoś natknęło do nagrania tego filmiku. Mamy prawo, więc my musimy być zadowolone. Ale bardzo często, słuchajcie, mi się po prostu zdarzało, bardzo często, że wracałam do domu i płakałam i byłam zła. I byłam po prostu zła. A teraz mam tak śmiesznie, że przed każdą wizytą, jak idę do fryzjera, to bardzo mi się podobają moje włosy. I tak wychodzę z domu i mówię, kurczę, ale ładne te włosy. Czy ja coś potrzebuję robić? Ale zawsze, kiedy wracam od Sebastiana, te włosy są jeszcze piękniejsze. Także słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, taki luźny filmik, pogadanka, po prostu do kawki, do śniadanka. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to u was jest. Koniecznie mi napiszcie, jak wy zachowujecie się u fryzjera. Czy miałyście już przypadki, że zniszczył wam włosy, spalił wam włosy, nie wiem, źle ściął na grzybka? Czy chowacie głowę w piasek i płaczecie w domu? Czy zwracacie uwagę, żądacie reklamacji? Jak to u was jest? Koniecznie dajcie mi znać, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Także w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Jeżeli macie w ogóle też jakieś fajne tematy, które chcecie, żebym tutaj poruszała, to koniecznie napiszcie mi na dole, jakie pogadanki, na jaki temat chciałbyście, żebym się odniosła. Będę bardzo wdzięczna po prostu. Ja i śpiąca Lili żegnamy się z wami. Do następnego. Buźka, hej, pa, pa.